Cześć Magda, dzisiaj jestem w Lesie Bukowcu, po Radomiu jak zwykle. I tu jak widzicie, teren monitorowany jest. Tu jest kawana aleja w Wojciechowie. Pamiętacie, jak byliśmy w Wojciechowie? Też po Radomiu. Ogrodzony las, aby małe zwierzęta nie jadły. Taki sam był w lesie kapturskim ogrodzony. Jednak idziemy tą górą, widzowie. Wow. Jak widzicie. Tak to wygląda. Przepraszam, mam szkawkę. Jak widzicie. Biegnę teraz.
kolejne górki, ale już się na niej nie będę nagrywać, jak spinał i tu głąb lasu. Po oddaleniu się od tej górki znalazłem taki... Przepraszam, bo mi się wyłączył aparat. Po oddaleniu się od tej górki, jak widzicie, tu jest ta górka. Tak nagrywam, no bo i dobra, dzisiaj nie chcę nagrać. I tu są takie skręty, jak widzicie. Tu kolejna górka. Jak widzicie. A nie, jednak taki dół, przepraszam. Myślałam z daleka, że to górka. Ja widzicie, tutaj znalazłem paśnik. Tu, przepraszam, bo mi się wyłączył aparat. Znowu zwiększam czcionkę. Kurde, no co się dzieje z tą czcionką? No niestety nie zwiększy, no bo... O, już zwiększa się, bo coś... Ja widzicie, tak wygląda ten paśnik. Teraz zrobię zdjęcie. Ja widzicie, tutaj jest kolejny paśnik, ale... Ten już jest stary, nie nowy. Ja widzicie, już się oddaliłem od tych górek i tu byłem na kolejnej górce, ale tego nie nagrałem i tu ten las zagrodzony, aby małe zwierzęta zjadły i tu taką drogę znalazłem. I tu ładny las. Ja widzicie, Madzia znalazły takie co, takie coś. A tu, jak widzicie, dwa górki. Pierwszą górkę zaliczyłem, to teraz drugą. O. Ja widzicie, już schodzę z tej górki. Idą, ale nie nagram, bo są ich właścicielowie. Warto na mnie. Zaczęli są na smyczy. O, już lecą z tej górki. Dobra, nie nagram. Dobra. W lewo czy mi tu? Ja widzicie, teraz skręcamy w lewo. Już. Teraz ładna aleja z powrotem się zaczyna. Ja widzicie, tutaj kolejny młody las i jeszcze coś. Ja widzicie, taki chłopiec sobie puszcza Monster Trucka i on tak, tak leci, to na mnie leci. Teraz, ja widzicie, teraz w tą stronę. Kolejny karmnik. Nic, jak widzicie. I tu Monster Truck. Słuchajcie widzowie, taki patyk znalazłem dla mojego psa Maxa. Ja widzicie, o taki ogromny znalazłem dla mojego psa. Ja widzicie. O taki.
Ja widzicie. Słuchajcie widzowie, kończymy nagrywanie w lesie. Ale jeszcze się nie żegnamy w tym odcinku, bo jeszcze mam informację poważną wam do przekazania. Naprawdę. Mam poważną informację do przekazania, więc... Ale no, dobra, widzimy się... Już za chwilę będzie ta informacja poważna, którą powiem. Madzia mi tu tak... Dobra. Kończymy nagrywanie w lesie teraz. Teraz jak widzicie jestem już w domu, już wróciłem z tego lasu, jak widzicie. Tu Maciu. Słabo go widzicie, ale dobra. Ale słuchajcie, informacja jest taka, że z mojego kolegi się naśmiewają i słuchajcie, i aż utworzyli dwa grupy na Facebooku. O jego nazwisku, nie będę jego mówił nazwiska, bo jest RODO. Jeszcze dodatkowo tam pisze, że się zesrał, więc link do tych grup macie w opisie, ale nie dołączajcie do nich, no bo wy tylko po prostu zgłoście te grupy, okej? Więc taką chciałem informację wam przekazać, abyście zgłosili te grupy, no bo niepotrzebnie go hejtują. Więc pa pa widzowie, pa pa!